Osoby, które mają nietolerancję laktozy i nie mogą spożywać produktów mlecznych, poszukują alternatywy, czyli starają się o to, aby dostarczyć do organizmu odpowiednią ilość wapnia. Jest to ważne dlatego, że wapń zmniejsza ryzyko osteoporozy, a jednocześnie wapń w połączeniu z potasem, magnezem i błonnikiem pomaga unormować nam nadciśnienie. Zamiast tradycyjnych produktów mlecznych może wybierać specjalne produkty mleczne, napoje mleczne oznaczone bez laktozy i wtedy warto patrzeć na etykietę. Kolejną alternatywą są napoje roślinne, czyli na przykład napój sojowy, ryżowy, napój migdałowy, owsiany z orzechów laskowych. One nie zawierają laktozy, natomiast wiele z nich jest wzbogacana właśnie w wapń, a także witaminę B2 i B12, których źródłem są właśnie produkty mleczne i dodatkowo witaminę D. Rezygnując oczywiście z mleka płynnego, ale żeby spróbować, czy jest jakaś ilość na przykład jogurtu, kefiru, maślanki, czyli tych fermentowanych napojów mlecznych, które nie dają dolegliwości. I to jest właściwie taki ideał, żeby jednak pić te napoje mleczne fermentowane, ale w małej ilości, w takiej, która nie daje dolegliwości.